Możesz się przedstawić. Kacper Matwiejczuk. Co masz w koszyczku? Baranka, mazurka, pisanki. Co jesz? Szynkę, kiełbasę, chlebek. Mhm. A co ci się najbardziej w tym koszyku podoba z tych baranek. Rzeczy? Baranek, tak? A jakie ciasto macie? Piekłeś coś? Pomagałeś może? Wiesz, jakie robicie ciasto? My nie robimy ciasta. No, nie piecze. Ale wafla. Wafla. A co ci się w świętach najbardziej podoba? Wielki... Chodzimy pod krzyż. No, dziękuję. Jak na imię i nazwisko macie? Ja mam na imię Łukasz. Ale głośno. Ja mam na imię Łukasz, a na nazwisko Karol. A ty? Mam na imię Paweł, a na nazwisko Karol. Co macie w koszyku? Wiecie? Tak, mamy w koszyku baranka i... Ciasto pewnie. I ciasto. Szynkę, tak? Tak. Pomagaliście przy koszyku, układaniu? Nie, ale w innych rzeczach pomagaliśmy. A co najbardziej wam się podoba z tych rzeczy w koszyku? Baranek. Tobie też. A pisanki? Macie pisanki? Tak, mam. Tak. A w świętach Wielkiej Nocy co wam się najbardziej podoba? Za co? Nie wiem. Ja wiem. Może atmosfera? No. Mi się podoba malowanie jaj. Dziękuję. Okay. Jak się nazywasz? Julita Janicka. Co masz w koszyku? Jajka, baranek, jajeczka czekoladowe, chlebek, babeczka i kiełbaska. A co ci się najbardziej z tych rzeczy podoba? Baranek. Tak? A w świętach co lubisz najbardziej? Bo lubię po prostu śniadanie wielkanocne z rodzicami. Pomagałaś przy koszyku? Tak. A ciasto jakieś pomagałaś? Pomagałam mamie. Jakie to ciasto? Zwykłe. Dobra, dziękuję. Czas świątecznego posiłku. Dzień Twojego zwycięstwa. Abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo. Na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boże, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty stworzyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Odkryjcie teraz wszystkie koszyczki, niech woda święcona.